Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w trochę innej scenarii niżeli zwykły rynek Steam, ponieważ znajdujemy się w Steam Inventory Helperze, w którym przeglądniemy sobie skrzynię ukończenia węża. I chciałem zwrócić yy, uwagę w tym filmie na właśnie to co widzicie tu. Yy, jest to normalne, są to normalne schodki, z tym że jest ich po prostu więcej. Yy. To, na co chciałem najbardziej zwrócić uwagę w tym filmie, to, to że skrzynię ukończenia węża łatwo możemy kupić za 63 grosz. To po pierwsze. Po drugie, schodki, które idą w dół, są gigantyczne. W sensie każdy kolejny jest większy i większy. Zaś, schodki, które idą w górę, zobaczcie, że nie przekraczają w ogóle 3000. Dopiero tu na 1,08 znajduje się pierwszy, który te 3000 przekracza. Na 1 zł jest jakiś schodek, który w ogóle zbliża się do 3000. Ogólnie, yy, wykres. Co mówi wykres? Wykres mówi o tendencji spadkowej i o odbiciu, które ogólnie jest dosyć dziwne. I moja analiza wygląda następująco: kupienie skrzyni Snake White za 63 grosze jest naprawdę bardzo, bardzo prosta. Wystarczy to po prostu kupić i się ma i tyle. Zaś kwota za jaką od buta można sprzedać snakebite to 73 grosze. I sam nie wiem, czy by z tej oferty po prostu nie wziąć i nie skorzystać, ponieważ wygląda ona aż zbyt dobrze. W sensie to naprawdę wygląda aż za dobrze. Nie wiem, w sensie to jest aż dziwna. Mm. Będę musiał jeszcze zrobić. Nie wiem, czy zrobić wam o tym film. Może po prostu o tym powiem, że istnieje coś takiego jak e, promocje, którymi Steam uznał, że rzeczywiście obniży nieco e, popyt na skrzynki, żeby trochę obniżyć, wiecie, ceny tych wszystkich rzeczy na Steamie. Jednakowo wydaje mi się, że nie wiem, na ile to jest długotrwałe i na ile rzeczywiście można tak powiedzieć. Jest trochę ogólnie ciężko z tym, ponieważ wyż rynkowy moim zdaniem jest trochę na końcu. Ale tutaj, kiedy się na to popatrzy, no kurde, wnioski moim zdaniem są dosyć jednoznaczne. Przy czym ja naprawdę po tej ostatniej mojej inwestycji, ostatnie co bym chciał robić, to namawiać kogokolwiek do jakichkolwiek inwestycji, tym bardziej przeanalizowanych przeze mnie. No warto popatrzeć na to swoimi oczami. Ja ogólnie powiem tak, że chętnie. Chętnie się sprawdzę w tej inwestycji i najwyżej po prostu okaże się to drugą klapą i tyle, ale no czemu by nie próbować? Więc ja osobiście kupię sobie te skrzynki. Aha, bo to jest takie wahanie. Patrzcie, bo tu jest do... pokazane. To przyjemnie, że jest pokazane. To jest od... Jeżeli się kupi za 63 i sprzeda za 73, to to jest granica wahania, czyli trzeba to sprzedać za 74, żeby się tak opłacało więc może będzie warto to troszeczkę poanalizować i jakoś do tego posiedzieć. Yy, jakoś nad tym posiedzieć. Kupienie za 73 wymaga sprzedania tego przynajmniej za 60. Znaczy kupienie za 63 wymaga sprzedania przynajmniej za 74, żeby mieć z tego profit. I ten profit nie jest jakiś duży. To, co by się musiało stać, to jest tendencja wzrostowa, yy, która w sumie mogłaby nastąpić. Jakby nie było. No jest to ciężka inwestycja. W każdym razie chciałem wam pokazać te schodki. Żeby zobaczyć też takie schodki, no to Steam Inventory Helper, wtyczka. Ona pokazuje takie coś. No i to by było na tyle. W tym filmie.